Dzisiaj takie Audi S7. Będziemy wymieniać tarcze, klocki z przodu i z tyłu. Tutaj mamy takie śrubki, trzeba odkręcić. Te śrubki trzymają klocki. Tylko że jest problem z tymi śrubkami, żeby je odkręcić, bo one fabrycznie wkręcane są na klej. Zacisk jest aluminiowy, więc trzeba uważać na śrubki. Tak tradycyjnie ściągamy zacisk, ściągamy tarczę, czyścimy wszystko, czyścimy tutaj jarzmo, montujemy nowe klocki. Więc na razie idę na tył, bo czekam na części. Tu są jeszcze taki zestaw do montażu tych klocków. To później postaram się pokazać, a podłączam komputer i cofam te tłoczki z tyłu i ściągam hamulce z przodu. No. Auto ma przejechane 80 parę tysięcy, tarcze, klocki się skończyły, no ale w sumie 4.0 motor, ponad 400 koni, więc teraz zazwyczaj tarcze się zużywają razem z klockami, więc lecimy dalej z tematem. Hamulce tył są rozebrane, trzeba wyczyścić tą powierzchnię, tę powierzchnię poczyścić, tłoczek cofnąć. Ja nie smaruję tej powierzchni. Jak chcecie, to piszcie w komentarzu, co sądzicie, a jak smarujecie, to też napiszcie, czemu smarujecie. Wszystko musi być idealnie oczyszczone, składamy. Tarcza założona, klocki założone. Czujnik wpięty, wpinamy go od góry. Zakładamy kostkę. Te kostki w tych Audi A7, A6, C7, one bardzo szybko się robią czarne i nie łączą. Warto popryskać jakimś preparatem. I tu jest taki przewodzik od hamulców, który trzeba go wymontować. Tutaj, w tym miejscu, żeby ściągnąć zacisk. I niestety bardzo często wracają auta, gdzieś te przewody ktoś wyciągnie, ale już nie zapina. Trzeba go zapiąć. W ten właśnie sposób, troszkę jest ciężko jednym palcem, można popryskać sobie jakimś preparatem i on wchodzi. No i już siedzi, więc trzeba tak zrobić. Lecimy dalej. Dobrze, powierzchnię tu mamy oczyszczoną, tu mamy wstępnie oczyszczone. Takie są duże klocki, ogromne. Tak, jak telefon, można sobie podzwonić. A tutaj jest taki zestaw montażowy do tych klocków, wciska się je tutaj do tłoczka. Teraz pokażę. O, tam. Zacisk jest sześciotłoczkowy. To jest taśma dwustronna, to się zrywa, montuje się klocki. Jak się tłoczki zejdą, to tam się doklejają. Tak to ma wyglądać mniej więcej. Więc montujemy. Troszkę jest to ciężko poskładać wszystko, żeby to się przykleiło. Znaczy, tu są jeszcze te śruby trzeba montować. No ale generalnie, jak to u Krzysia, wszystko do zrobienia. Dobra, lecimy dalej. Koło zamłożone, hamulce złożone. Tam zamykamy. Pozdrawiam, na razie.